Lekcja pod tytułem Potęgowanie potęgi. Czyli co się dzieje w takim wypadku jak na przykład tu 5 do drugiej i wynik tego potęgowania 5 do drugiej jeszcze podnosimy do potęgi trzeciej. Ano dzieje się rzecz następująca. To jest 5 do potęgi 2 razy 3. Czyli w takim wypadku mnożymy wykładniki. Czyli 5 do potęgi 2 razy 3 szóstej. Tak samo tu. 2 i 2 i 3 czwarte do potęgi trzeciej. I to jest ważne. Cały ten wynik podnosimy do piątej. No to to jest 2 i 3 czwarte do potęgi 3 razy 5. Czyli 2 i 3 czwarte do 3 razy 5 piętnastej. Czyli ogólna symbolami, a więc literkami zapisana zasada to jest coś takiego. Jak podnoszę liczbę do potęgi n-tej i wynik jeszcze do potęgi m-tej, no to wtedy to jest tak naprawdę ta sama liczba do potęgi n razy m. I tak to jest z potęgowaniem potęg. Czyli jak potęgujemy potęgę, to tak naprawdę możemy wymnożyć sobie te potęgi i oto mamy prostszą metodę. No bo zamiast liczyć coś takiego, od razu liczymy o potęgowanie to, które tutaj żeśmy sobie wyliczyli jako wynik mnożenia. Takie przykłady, jak tu widzisz, to rzadko się będą zdarzały. Natomiast po co nam jest w ogóle ta wiedza, którą tutaj przećwiczymy? Ona nam się przyda tak naprawdę w algebrze, więc warto, a więc później i w rozwiązywaniu równań, czy układów równań, warto sobie to zapamiętać i tutaj za chwilę przećwiczyć. Po to nam to tak naprawdę będzie później potrzebne. Oczywiście za chwilę podręcznik i zbiór zadań będziecie bombardować potężną ilością zadań takich obliczeniowych na liczbach. Ale to jest przygotowanie twojego mózgu, twojej wiedzy do takich zabawek, do zabawek z literkami. No dobra, ale poćwiczmy trochę na liczbach. Proszę bardzo, 4 do trzeciej i jeszcze do drugiej. To jest 4 do 3 razy 2, czyli 4 do 3 razy 2 szóstej. No, zróbmy porządną czwórkę. Minus 2 do drugiej i do czwartej. No to jest minus 2 do 2 razy 4, czyli minus 2 do 2 razy 4, 8. To można zapisać o tak? 2 do 8 po prostu? Jasne, że można. Już poszedłem na skróty, bo zobacz, pamiętasz z poprzednich lekcji, że jak liczbę ujemną do parzystej zapisujemy potęgi, podnosimy do potęgi parzystej, to wynik jest dodatni. To od razu można zapisać w ten sposób. Wynik będzie dodatni. No a jak tu będzie? To mamy minus 2 do potęgi 3 razy 5, czyli minus 2 do potęgi 15. I koniec. To już nie możemy zrobić takiego numeru jak tu. Dlaczego? Bo liczbę ujemną podnosimy do potęgi nieparzystej, więc wynik na pewno będzie ujemny. Zostawiamy to. Kolejne przykłady. O, na przykład takie polecenie. Zastąp liczbą każdą z liter, bo tu występują literki A, B, C. Jak to zrobić? To często takie zadania mogą się pojawić. No zobacz. Tu mamy 9, a tu mamy 3. Czy jest jakiś związek między 9 a 3? No jest. Bo 9 to jest 3 do drugiej, czyli zamiast 9 ja mogę napisać 3 do drugiej. Zamiast o tej 9. I to dopiero do potęgi tejże czwartej, prawda? No a 3 do drugiej i do czwartej, później to jest 3 do 2 razy 4, czyli 3 do 8. A więc to jest właśnie 3 do 8. O to tu chodziło. Popatrzmy na następne przykłady. 4 do 5, 2 do potęgi b. Jaki związek między 4 a 2? No, że 4 to jest 2 do potęgi drugiej przecież. I teraz podnosimy do tej 5, to mamy 2 do 2 razy 5, czyli 2 do 10, czyli to jest 2 do 10. Popatrzmy na ostatni przykład. 125, 3. Tutaj się pomyliłem, tutaj powinno być, panie kolego, 5. O, z trójką to byśmy tutaj nic nie zwalczyli. Jaki jest związek między liczbą 125 i 5? No, 5 razy 5 to jest 25 i jeszcze razy 5 to jest właśnie 125, czyli to jest 125, to jest 5 do potęgi trzeciej. O. I to jeszcze do potęgi trzeciej oczywiście, czyli to jest 5 do 3 razy 3, czyli 5 do 9, a więc to jest 5 do 9.
Zastąpiliśmy, popatrz, literkę A ósemką, B dziesiątką, C dziewiątką. No właśnie dzięki takim sprytnym zauważeniom. Co to jest tak naprawdę, że pewną liczbę można zapisać w postaci mniejszej liczby do potęgi? Dziewiątka to jest 3 do drugiej, czwórka to 2 do drugiej, 125 to już było trudne, to jest 5 do trzeciej. No jeszcze, teraz ostatnie trzy przykłady, może być takie polecenie. Zapisz w postaci potęgi o innej podstawie. Czyli mamy 25 do trzeciej i tu musimy zmienić podstawę. Pamiętasz, co to jest podstawa? To jest ta liczba tu u dołu. No to będziemy próbowali znowu zastanowić się, potęgą czego jest 25? No, 5 do drugiej. 5 do drugiej to jest 25. I oczywiście to jeszcze trzeba do tej trzeciej. Czyli to jest 5 do 2 razy 3, czyli 5 do 6. Czyli tu mamy 5 do 6. 16. To jest 4 do drugiej. 4 razy 4 to jest 16. Więc tu mamy 4 do drugiej i jeszcze do tej potęgi siódmej. 4 do potęgi 2 razy 7, czyli 14. Duże. 27. Najtrudniejsze na koniec. No. 3 razy 3 razy 3. To nie było łatwe, ja wiem. Czyli to jest 3 do trzeciej i jeszcze do tej potęgi czwartej. Czyli 3 do potęgi 3 razy 4, czyli 3 do potęgi 12. Takie sprytne przekształcenia powodują, że rozwiązaliśmy sobie to polecenie. Tu znowu dowcip polegał na tym, żeby pamiętać o takich rzeczach. Tego się, mówiąc szczerze, nabiera z czasem. Takiej wprawy nabierzesz, że jakaś tam liczba do jakiejś potęgi to jest inna liczba. Tu trzeba sporo popotęgować, żeby umieć tak szybko zgadnąć, jak ja to zrobiłem. Niech cię nie irytuje to, że ty od razu tego nie widziałeś, bądź nie widziałaś. To przychodzi z czasem. Ja tu odgrywam mądrale, bo wiele takich potęgowań wykonałem. Ciebie niech to nie irytuje. Po prostu trzeba popróbować. Jak dostajesz jakąś taką liczbę typu 25, no to się zastanów, co to może być. No to może 2 razy 2 razy 2. No nie. Może 3 razy 3 razy 3 i tak dalej. Na początku trzeba po prostu popróbować. Czy to może będzie 5 razy 5, a może 7 razy 7, a może 6 razy 6, a może większa ilość potęg trójki. W pewnym momencie nabierzesz wprawy. Być może pomysły i intuicje będziesz miał od razu, bądź miała. A być może nie. Jeżeli nie, pamiętaj, nikt nie rodzi się od razu Einsteinem. Trzeba na początku popróbować. I koniec lekcji.